Cześć, siemanko, ja jestem Anti, wy jesteście na kanale AntiPJ. Kolejny odcinek z serii Wiedźmina 3 Dziki Gon. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie nasz kochany wykrzykniczek, który się znajduje tutaj w Skellige. Na tej małej wysepce, w sumie obok Skellige. Także zapraszam. Przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Co to jest próba szlaty? Na Skellige od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od starego Gunara. Jest mistrzem ceremonii. Mieszka u podnóża góry Aardvark. Zwykły chaos. Zobaczymy, co z tego na to wyjdzie. Dalekoż to, czy nie dalekoż? W sumie daleko nie może być, to mała wyspa, nie? Jak kto potrafi... Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? To pytaj dlaczego. Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie niemiłe, próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż grani góry Aardvark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak, ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz tę rzecz i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Aardvark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż, ile jesteś wart. Ty. No, iście niedźwiedzią przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. Jak to nam to wygląda? Tu mamy niby tą jaskinię, tak? No po prostu tu i tak trzeba dotrzeć. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Ja
No dobra, no to co, idę przecież. Ojejka. Ja, korzystając z chwilki okazji, chciałbym was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę pod tym filmem. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co... No, a jak się nie podoba, to proszę o komentarz. Co uważacie, że mógłbym zmienić? W jaki sposób mógłbym polepszyć moje filmy? Lubię wam odpowiadało. Teraz tak, trzeba będzie nam znaleźć eliksir na nurkowanie, nie? Przez chwilę widziałem skrzynię i co? Już jej nie ma. Nie, no jest. Czyli byłem tu już kiedyś. Paskudne miejsce. Ojciec. Drzemy sobie. Ja
Ale gdzie mamy teraz? Cyk, cyk, cyk. Tutaj. I już lecimy. Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które mam zrobić. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po 5 wyspach. Iście niedźwiedzia przysługa zrobiła swojego syna Lady Bran. No musiałem ten szaliczek wcześniej mieć. Z tych góry. No to by było już na tyle w tym odcinku. Ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko.